Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jan. Kuba, w dzisiejszym odcinku testujemy ten wielki głośnik marki Hikar. Głośnik jest obecnie dostępny w Biedronce i kosztuje 222 zł. Na pudełku znajduje się specyfikacja techniczna, tutaj napisane, że głośnik posiada 20 W w RMS-ie. Posiada wysuwany uchwyt oraz kółka ułatwiające jego transport. Posiada kolorowe podświetlenie, Bluetooth w standardzie 4.2, a na jednym ładowaniu może grać do 3 godzin. I jak na tę półkę cenową, niestety, ale muszę powiedzieć, że 3 godziny to słaby wynik. Z dodatkowych informacji mamy tutaj jeszcze napisane, że głośnik posiada wejście na mikrofon, które później przetestujemy, oraz pilot sterujący. Muszę przyznać, że pilot prezentuje się naprawdę fajnie. Większość producentów w tej klasie cenowej dorzuca do swoich głośników raczej takie tanie chińskie piloty. Dlatego tutaj miła niespodzianka. W zestawie znajduje się także zasilacz na 9V. Cały głośnik prezentuje się, jak widzicie, bardzo masywnie. Z tyłu posiada bardzo bogaty panel sterujący. Jak widzicie, posiada on wyświetlacz, kilka przycisków funkcyjnych, port USB, slot na kartę microSD, port AUX, port na mikrofon na dużego jacka, włącznik oraz włącznik do LEDów. Bardzo zaciekawiło mnie to gniazdo. Dzięki niemu możemy podłączyć do naszego głośnika na przykład akumulator od samochodu. Zobaczcie, co się stanie po włączeniu głośnika. Tryb zewnętrznego wejścia dźwięku. Jak mogliście słyszeć, włączył się tutaj tryb zewnętrznego wejścia dźwięku, co jest dziwne, ponieważ zawsze w głośnikach domyślnie włącza się tryb Bluetooth. W tym przypadku musimy go włączyć samemu za pomocą przycisku Mode. Tryb Bluetooth. Jeśli chodzi o kółka, to niestety, ale w moim głośniku jedno jest złamane. Zapewne była to wina kuriera, wykupując głośnik w Biedronce nie powinniście mieć takiego problemu. Chociaż tak czy siak przed zakupem możecie to sobie sprawdzić. Co do rączki, to trzeba przyznać, że wysuwa się ono nawet wysoko. Posłuchajcie sobie teraz, jak ten głośnik gra na maksymalnej głośności. Teraz może coś z większym basem. Przyznam, że głośność jest na dość dużym poziomie, basy także są słyszalne, natomiast głośnik ma lekki problem z wysokimi tonami. Szczerze mówiąc, jest nieźle, ale na tak duży głośnik można było się spodziewać czegoś więcej. Ta kratka trzymająca głośnik, zobaczcie, ona się niestety lekko wygina. Sprawdźmy teraz, czy ten materiał się rysuje, użyję do tego dość ostrego śrubokrętu. Drobne ryski są, ale mogło być gorzej. Jeśli chodzi o wnętrze głośnika, to nie ma tutaj za specjalnie nic ciekawego. Moje pierwsze wrażenia są tak, jakby producent dał tutaj dobrze grający głośnik w tanią obudowę. Tak czy siak, jedziemy sprawdzić zasięg. Ogólnie zauważyłem, że mimo popsu tego kółka głośnik daje radę jeździć, niestety, ale to jedno kółko po prostu strasznie trze. Szczerze mówiąc, głośnik wyszedł poza naszą skalę, to jest ponad 17 metrów, musimy wyjść na ulicę. Bierz kawior głośnik. Jak kawior zasięg oceniasz? Będzie to lekko ponad 20 metrów, ponieważ skala się skończyła w tym miejscu. Dobra, dotąd było 20 metrów. Okej, spoko, tutaj jest plus 8, czyli 28 metrów. Całkiem dobry wynik. Gdzieś się obijał za reklamy, chociaż ten głośnik mnie już niósł do domu. Teraz pozostaje nam jeszcze sprawdzić moc tego głośnika. Odległość głośnika od sonometru, tak jak zawsze, 35 cm. Utwór ten, co zawsze, od sekundy 0,35. Żeby nie przedłużać, wykonujemy od razu test maksymalny. Głośnik maksymalnie osiągnął 100 dB, chociaż przy refrenie tej piosenki osiągał nawet po 105. Ale nas nie interesuje refren, tylko od sekundy 0,35 do 55, dlatego uwzględniamy wynik 100 dB. Teraz, tak jak obiecałem, sprawdzimy sobie mikrofon. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wygląda na to, że wszystko działa. Teraz możemy jeszcze trochę bardziej podkręcić echo. Echo. Jak widzimy, wszystko działa, szkoda jedynie, że mikrofon nie jest dołączony w zestawie. Podsumowując, uważam, że to całkiem spoko głośniczek, ale uważam, że głośnik mógł być trochę tańszy, ponieważ 220 zł jest trochę nieadekwatne do użytych tutaj materiałów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Dodatkowo zapraszam was do naszej grupy na Facebooku Basownicy Kuby, link znajduje się oczywiście w opisie filmu. Pomagamy tam m.in. z wyborem głośnika do określonej półki cenowej. Na dzisiaj to już wszystko, no i narka.